Witam w nowym odcinku z takiej gry YoPixel Dungeon. Może tą grę znacie, ale w innej wersji, bo zobaczcie. Tutaj, jak klikniecie play, to jeszcze jest map editor. I tutaj jest na przykład, nazwałem to mój świat, bo mi się za bardzo nie chciało, nie wiedziałem jaką nazwę dać. No i możecie w tą grę zagrać. Ej, co się stanęło? Poczekajcie, i to tak się edytuje. Tylko że coś mi tutaj nie działa. Bo zwykle jest o tutaj, że możesz to zagrać. To ja muszę zobaczyć, co tutaj coś jest źle. No wydaje się nic źle, ale niestety nie możemy zagrać. Dobra, no to zresztą niedobre, że... To zagramy w standard. Znacie może tę grę, ale ja teraz z nią zagram. No dobra, zaczynamy. Jakby co, to nie moja misja. O, dobra. Bijemy. I mamy zwój ulepszający. Aha! Myślałem to, że zwój ulepszający. Tak naprawdę to był jakiś zwój teleportacji. Dobra, mamy. Nie wiem, co to za golden potka, ale sobie zostawimy. Odrodzimy sobie trochę życia i mamy kolejnego szczura. Teraz idziemy szukać klucza do tego, do tych drzwi. Grobów... Potion of Strength! Pijemy! Jej! To są chyba najlepsze potki, bo zobaczcie, mamy teraz 12 Strength'a. I jeden nam dodało. A, myślałem, że coś tu będzie. Dobra, to dalej szukamy klucza. I mamy! Proszę bardzo. Zbieramy jeszcze. I zobaczymy, co to teraz ten zły. O, jest! Zwój ulepszania. Bierzemy. I nieco, że więcej zadaje, to jeszcze mamy... Go jest, że po prostu jest bardziej lekki. No i spotkaliśmy następnego szczura. I teraz biegniemy do tych drzwi, żeby sprawdzić, co tam się ukrywa. O, właśnie takie coś. Fajne rzeczy. Ej, bo mamy 11 stręży, to możemy już to sobie założyć. Maczuga jeszcze za ciężka. Mamy też takie coś. Tylko nie wiem... Do czego to służy? Na pewno do czegoś służy. Dobra, to lecimy do następnego poziomu. O, właśnie o to mi chodziło. Szukanie czasem się opłaca, bo możecie na przykład znaleźć takie tajemne pomieszczenia. No znowu golden potka. Dobra, sprawdzamy, co jest w tym pomieszczeniu. Ojdź, prawie bym wyłączył. Trochę przesuniemy to. O. O, no i zobaczymy, co to za ten zwój. Aha, nic się nie stało. No to super zwój. O, mamy. Może tutaj coś będzie. Ale mamy drugi level. Dobra. Idziemy do następnych drzwi. Co jest? No hito ich biorę. O nie! Jestem głodny. Dobra, muszę zjeść tą rację żywnościową. No i... Dalej lecimy. Tutaj powinno coś być, a raczej nie ma. Raczej się trochę myliłem. No ale lecimy dalej. Tutaj nic nie ma. Kolejne drzwi, a za nimi jakiś skrzat. O dobra, mamy następne drzwi. Nie. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś jest. Tam. Mamy jakieś sekretne drzwi, ale nie mamy... O nie!
Nie chce mi się z nimi walczyć, ale niestety nie zdobędziemy chyba klucza do tego tajemniczego pokoju, ale idziemy do trzeciego poziomu. Dobra, jesteśmy. I teraz walczymy z krabem i właśnie go pokonaliśmy. Scroll of upgrade. No to jeszcze za ciężkie, to chyba się nie opłaca, ale ja subgrade'uję to. Zobaczymy, co się stanęło. Teraz zadaję aż 8, to inaczej... Co to już więcej zadaje niż to i to waży tylko 9. Wow, ale to jest mocne. O, co to jest za duch? Muszę załatwić jakiegoś... Szczura. Nie, to mimik! No to po mnie. Czy uda się z nim wygrać? O nie, chyba nie. Dobra. Hardkoruję. Jeżeli nam się to nie uda, to niestety to koniec. Jestem niewidzialny. Ale on i tak widzi chyba niewidzialnych. Ale dobra. Próbujemy. Jest! To jest podka lecząca. Dobra, nie masz teraz z nami szans. No i brawo, pokonaliśmy. O, jak dużo. Zobaczymy, co to jest to. To zobaczymy. O, potion of toxic gas. Dobrze, że zobaczyłem, bo by już było dawno po mnie, jakbym tego użył. O nie, jestem głodny. Dobra, jem rację żywnościową, bo tego tajemniczego mięsa to ja nie zjem. O nie, to jest ten cuchnący szczur. Co? No nie no. I niestety ten śmierdzący szczur mnie pokonał. No i właśnie o tak moją śmiercią kończymy ten odcinek. W drugim odcinku z tej gry nagram, jak gram w tą moją mapę. Na.